Fakt, że ja miałem plan iść spać, bo ząb mnie boli. Nie bardzo wchodził kogokolwiek innego na czele z Jeremiaszem. On po prostu, jak nie wiem, przewodniczący buntu, mówi, że nie będziemy spali. Czuję, nie. Ja pamiętam tak, że byłem w pokoju u Divy. Pamiętam, że wszedłem na parapet, tam było okno, ja chciałem wyjść przez okno, zaczerpnąć świeżego powietrza. Ej, dawaj, 3, 2, 1, pa! Daj mi. Halo, to parter, więc możesz sobie bany skakać. Próbował, ale zatrzymała go siatka na owady. No i też siatka na Jeremiasza. Jazz wywrócił donicę z mojego okna w nasze rzeczy. Trochę w moje i w Divy torbę. Ale nie wiedziałem, że te kwiatki tam są, a że one były na drodze do okna, to chyba spadły. Wrzuciłeś kwiatki! Ale nie zrobiłem. O, patrz, jak no, przepraszam. Nie, przepraszam. Wyjdź stąd! Nie możesz, masz stąd wyjść. Moje rzeczy uwalone ziemią. Jeszcze sama sucha ziemia. Okej, jestem w stanie to przełknąć, wytrzepię, nie ma problemu. Nie, jak Jeremiasz wali to pełną parą, przecież musiał też wylać wino z kieliszka. Chcę ci pomóc. Ja chcę, żebyś mi pomógł, bo ja ładną stąd. Nie wpierdalaj się. Jeremiasz. Diva się do mnie proje jakieś futro. To nie jest XIX wiek, to nie jest ogniem i mieczem, że chodzimy w futrach i pijemy słodki miód. Ja mogę ci pomóc ubrać. Warsaw Shore nowy sezon. Premiera w niedzielę o 23:00 w MTV.